Rozległe podtopienia w dwóch gminach, wysoki stan wody w rzece Kiełbasce, przekroczenie stanu ostrzegawczego na wodowskazie w miejscowości Kościelec. Powyższe okoliczności były tematem spotkania w dniu 17 lipca 2024 roku Gminnego Centrum Zarządzania Kryzysowego Gminy Brudzew pod przewodnictwem wójta gminy Brudzew Cezarego Krasowskiego oraz wójta gminy Kościelec Dariusza Ostrowskiego. Z ramienia zarządcy CIEK-u PGW Wody Polskie w spotkaniu uczestniczyli zastępca dyrektora zarządu zlewni w Kole Piotr Skórka i kierownik nadzoru wodnego w Turku Bartosz Rygas. Dzień wcześniej na moście na rzece Kiełbasce w miejscowości Leszcze odbyło się spotkanie mieszkańców gminy Kościelec w sprawie stanu rzeki Kiełbaski zorganizowane z inicjatywy wójta gminy Kościelec. W efekcie zobowiązano zarządcę CIEK-u do niezwłocznego i natychmiastowego przeprowadzenia robót konserwacyjnych na rzece Kiełbaska przed terminem 15 sierpnia 2024 roku. Warunkiem wcześniejszego przystąpienia do konserwacji rzeki jest uzyskanie zgody na odstępstwo od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu. Przedmiotowa sytuacja kryzysowa, duża skala zagrożenia zalaniem posesji i pól uprawnych wymaga działań pilnych i natychmiastowych.